Skacze, no, bo co ma robić? No mały dziecko, on nie wie co to jest tego, no ale urośnie tak samo jak moja córka. Chciałabyś mieć swój własny pokój. Ja mówię, zmarł, mówię, świętej pamięci teściu, mówię, to my się, mówię, po jakimś czasie wprowadzili, żeby pomóc mu właśnie mówię teściowej. A wcześniej gdzie państwo mieszkali? Na stolicy siedzieliśmy. W Bytowie na stacjach, mówię, to było też, mówię, ciężko, mówię, bo na początku było jedno, mówię, bo tu druga się, drugie urodziło, ale też, mówię, na jednym pokoju siedzieliśmy, mówię, tym, też, mówię, finansowo tym było ciężko, mówię, bo tylko narzeczony pracował, mówię, ja musiałam się, mówię, zajmować się dzieckiem, mówię. Po jakimś czasie, mówię, też, mówię, poszłam, mówię, na taką dorywczą pracę, mówię, takie ulotki, roznoszowanie, mówię, ale też, mówię, nie było, mówię, przez cały dzień, tylko, mówię, tam, mówię, 3-4 godziny, mówię, nieraz tygodniowo, mówię, może więcej. I jak tu się mieszka? W tym jednym pokoju mieszkają państwo? No jest ciężko, mówię, nie ma intymności, mówię, córka, mówię, też, mówię, jak widać, mówię, dojrzała, by chciała mieć swój kąt, mówię, nie ma swój, mówię, ja, warunków do nauki, mówię, bo zawsze, mówię, właśnie młodszy przeszkadza, mówię, dokucza, mówię, bo chce się bawić, a ona się musi, się do szkoły się przygotować, bo to praktycznie już 4. klasa. A kto tu jeszcze mieszka z państwem w całym budynku, czy w tym mieszkaniu? Teściowa, rozumiem, tak, pani? Moja teściowa. U góry mieszka, mówię, brat narzeczonego z trójką dzieci i żoną. I z boku, mówię, nas, mówię, mieszka sąsiadka, mówię, sitarze, mówię, matka z synem. I państwo tutaj chcą raczej zostać, żeby tylko poprawić warunki, ale tu mieszkać już na dłużej, czy raczej chce pani się z czasem wynieść, znaleźć inne miejsce? No ja bym wolała, mówię, zostać, mówię, tylko też, mówię, warunki nie pozwalają. Jakbyśmy, mówię, otrzymaliśmy, mówię, jakiś chociaż dwupokojowy, żeby córka miała, mówię, już swój pokój, bo też już, mówię, dojrzewa, mówię, już się wstydzi, mówię, mówię, że mieszka razem z rodzicami i z bratem. Też bym chciała koleżanki zapraszać do siebie. Na razie nie pozwala warunki, bo się wstydzi. Mówi, że nie ma gdzie. Nie ma swojego własnego pokoju. Tutaj był wieczny problem. To był wieczny problem. To był problem z szambem, które latami płynęło do tutaj pobliskiego lasu. Udało nam się to szambo jakoś tam kiedyś unormować. Okazało się, że to szambo przedostawało się do wód podskórnych. No ja wiele razy, będąc radnym, składałem interpelacje na sesjach, tutaj próbując w jakikolwiek sposób pomóc, bo naprawdę życie na takim od ludzi to nie jest bajka, no ale ludzie też chcą żyć normalnie, żyć, funkcjonować, tym bardziej, że to jest normalna rodzina. Dzisiaj wiem, że jest doprowadzona już woda czysta w końcu i tak się zastanawiam, czy w XXI wieku doprowadzenie ludziom wody do domu to jest sukces czy porażka. Ja wiem, że oni są szczęśliwi, jak oni tyle lat pili gnojówkę, to oni się z tego cieszą. Gnojówkę? W sensie tak brudną wodę? Taka brudna była. Dawaliśmy tą wodę kiedyś do badania. Wyniki były, no, naprawdę zatrważające, bo jeżeli do wód podskórnych przedostawały się tutaj nieczystości płynne, które nie trafiały do szamba, dzisiaj jest nowy szamb, był budowany już od iluś tam lat, to co oni pili? Jest miejsca naprawdę mało, jak na 4 osoby, no to jest naprawdę mało. Córka ma 12 lat, też chce mieć swój kąt, no nie ma tego kątu. Małe dziecko, 3-letnie, ono też chce mieć swoje miejsce do zabawy. To jest łóżko małego, nie tak? Nie ma, no tutaj. Małego łóżko jest, no bo tylko na razie tak możemy się rozgościć tu, nie? No mama sama na jednym pokoju, a ja na drugim pokoju 4, nie? No takie są warunki, no i dosyć, że są warunki ciężkie. To jeszcze są zagrzybiałe ściany, które były też już gadane dużo, dużo wcześniej o tym. Było burmistrzowi zgłaszane, no ale burmistrz będzie za rok, za dwa, za trzy. I tak jak już wspomnę tutaj o panu Mietku, też powiedział, że dach też był zgłaszany, ile czasu, nie? No
nie wiem, no ja tak... A władze się teraz chwalą, doprowadziliśmy wodę, jest sukces. Nie, no woda to ja nie powiem, to jest sukces, tu praktycznie woda jest miastowa, nie? Z wodą to nie mogę powiedzieć, bo wodę naprawdę dużo ładną robotę zrobili, nie? Ale to jest tylko woda, ale gdzieś trzeba mieszkać, tak? No przede wszystkim dachy, no i jakieś ocieplenie od zewnątrz, nie? Bo to nie jest to, że ocieplenia nie ma od zewnątrz, tylko że od fundamentów idzie wilgoć, nie? W zimę to jest tutaj tragedia, nie? Ja tu palę i ja zgaszę ogień w piecu i za godzinę tu już jest mróz, nie? Chodzi. To jest tragedia. Teraz w lato to tam ja nie, bo ja nie palę, nie, bo za ciepło jest, nie? Ale w zimę to tu jest tragedia, nie? A pan dziś pracuje, czy pan... Tak, tutaj... ja w firmie budowlanej u Jacka Pilczyńskiego, nie? Dobrze, w porządku chłop, ale wiadomo, no to jest jedna pensja, nie? To też za dużo z tego nie zrobię, nie? Żona nie pracuje, bo musi siedzieć w domu, wiadomo, nie? Z dziećmi, nie? A nie myślał pan o wynajęciu gdzieś mieszkania poza? No, chciałem wynająć, ale w Białymborze no ciężko jest z wynajęciem. Ani gdzie do miasta nie pójdę, bym musiał szkoły zmieniać, bym musiał tego, to w ogóle nie ma sensu, nie? A w Białymborze szukam, cały czas szukam w Białymborze stancji, no ale też ciężko znaleźć. I te wszystkie remonty, malowania to... Wszystko jest moja własna robota. Sam pan o to dba? Tak, wszystko samemu. Czyli gmina tylko tą wodę? Gmina wodę, grzejniki centralne, wiadomo, te podstawowe rzeczy, które naprawdę dużo kosztują, nie? Okna też, ale okna żeśmy tak musieli się, połowę ceny musieliśmy się dołożyć. Dużo ludzi się dziwi, że dałam radę, wie, to jakoś zagospodarować, że ty, wie, w czwórkę się zmieścimy tutaj. Tak, z mężem trafiłam, bo szukaliśmy pracy, to jeszcze było za PGR-ów. No i ja zaszłam w ciąży i nie chciałam rodzicom siedzieć na głowie, bo było czas. Nas było 10. No i szukaliśmy tego, ale przy okazji na leśnictwo się. To było mieszkanie na leśnictwo. Mąż miał tu konie mnie robić. Koniami się zajmować. Za tydzień dostałem telefon, że już konie nie chce do lasu. No i się przeprowadziliśmy. A skąd pani pochodzi w ogóle? Z Bytowa. Też z Bytowa, tak? Mieszkałam w Pleerze, mieszkałam też na Leśnictwowskim, ale tu mi się podobało, było też tak, ale jakoś tak szambie, trochę. Jest szambie, tylko tak jak mówię, to podobnie jak ta woda, tak to szambie. W XXI wieku to jest, dla mnie to jest porażka. Ludzie chcą na Marsa lecieć. A tu się walczy o czystą wodę dla ludzi. I to się walczy, naprawdę to się walczy. To jest, dla mnie to jest wstyd. Tak naprawdę lata świetlne do niektórych innych krajów pewnie. Pracuję w tej chwili w Niemczech i w 74 roku miejscowość, wioskę, w której mieszkam, skanalizowano w 74 roku. To gdzie my jesteśmy?